Była zdecydowaną brunetką, ładną dziewczyną przy tym, masę włosów czarnych. W Częstochowie, jak w całej Polsce, szalał wtedy hitlerowski terror. Ale ja się w mojej Krysi od razu zakochałem. Jesienią 1941 roku wszystkich częstochowskich Żydów pod karą śmierci zmusili Niemcy do opuszczenia swoich domów. Mieli odtąd żyć w getcie. Bo w pojęciu Niemców Żydzi Częstochowcy to nie byli ludzie. To byli wyślęci, których należało natychmiast zlikwidować. Było jasne, że Krysia długo w takich warunkach nie przetrwa. Była coraz słabsza. Zdecydowaliśmy się działać. Bałem się. Trząsłem się z zimna albo ze strachu, dzisiaj już nie wiem. Czas jakby zamarł. Wiedziałem, że muszę coś zrobić.